Czołem. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szary strażnik nie będzie w lesie bezpieczny. Robi się. Kto to? Szara straż? Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły spod ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Mam tutaj bandaże. Dziękuję.
Ja muszę się stąd wydostać. Słyszałeś? Cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Uspokój się, Jory. Jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin? Setkę? W tych lasach czai się cała armia. W okolicy są mroczne pomioty, ale na główną część hordy raczej się nie natkniemy. Skąd możesz wiedzieć? Nie jestem tchórzem, ale to lekkomyślne. Powinniśmy zawrócić. To prawda. Wiedz jedno. Każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Dlatego tutaj jestem. Widzisz, panie rycerzu, możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być pokrzepiające? Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy. Robi się. Robi się.
Zbliżają się po... pomioty! Uwaga na iskrę! Thank you.
znowu. Robi się. Robi się. Spójrzcie tam, biedni. To już przesada. Robi się. Co to takiego?
robi się. Robi się. Patrzcie tylko! Patrzcie tylko! Robi się!
razie! Robi się.